dzisiaj czeka nas spotkanie ze współczesnymi artystami, którzy skolonizowali przestrzeń stałej wystawy Muzeum Przyrodniczego Instytutu Ewolucji i Systematyki Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Ekspozycja zatytułowana Teoria Wszystkiego to współczesna wystawa w wystawie. Badając ślady, echa i powidoki teorii ewolucji, współcześni twórcy nawiązują dialog z działalnością i kolekcją muzeum działającego od 1865 roku. Teoria wszystkiego ukazuje, w jaki sposób muzea przyrodnicze były miejscami, w których tworzono definicje natury i postępu. Interwencje w stałą wystawę muzeum pokazują, że można te kategorie nie tylko ilustrować jak dotąd, ale także i redefiniować. Mówi jeden z kuratorów tej wystawy, szef i założyciel Fundacji Imago Mundi, która jest organizatorem i inicjatorem tej ekspozycji, Łukasz Trzciński, który podkreśla także, że to nie pierwsza interwencja muzealna zorganizowana przez fundację. Po raz pierwszy wychodzimy poza rewir szeroko rozumianej kultury czy sztuki, bo do tej pory poruszaliśmy się głównie w przestrzeniach czy właśnie narracjach instytucjonalnych ukierunkowanych na treści związane z kulturą, sztuką. Natomiast jakby bieżąca refleksja dotyczy po pierwsze ewolucji produkcji i sposobów dystrybucji wiedzy w tym przyrodniczej w perspektywie dwóch wieków od momentu, kiedy współczesna wiedza zaczęła się systematyzować, porządkować i ma swoje konsekwencje do dzisiaj, jak również stricte jakby tej wiedzy przyrodniczej i ten namysł, jakby główna refleksja jest ukierunkowana na to, w jaki sposób muzea przyrodnicze systematyzują, porządkują nasz świat, nasze myślenie o świecie. Tak naprawdę troszeczkę normatywy narzucają w myśleniu o przyrodzie, która jest jakby totalnie nienormatywna, niebinarna, niezwykła i bardzo zróżnicowana. O różnych motylach i pingwinach, etc. Tak, czyli jesteśmy w takiej świątyni nauki, ale ta interwencja odbywa się rękami artystów i rękami, językiem sztuki. Jest to wielkie wyzwanie dla widza, dla widzki, mówię o swojej perspektywie, bo ta przestrzeń Muzeum Przyrodniczego sama w sobie jest nieprawdopodobnie ekscytująca, przygniatająca. Wyobrażam sobie, że artyści, z którymi pracowałeś, mieli duży problem, żeby się nie dać ponieść tej szalonej tutaj narracji. Wystawa czy narracja, pośród której jesteśmy obecni, ma swój zaczyn jeszcze w latach 90. Minionego wieku, więc jest w sporym stopniu powidokiem narracji czy w ogóle metod ekspozycyjnych wtedy urzeczywistnianych. Paradoksalnie ta perspektywa czasowa jest, patrząc z perspektywy dzisiejszej, potężna. Bardzo wiele się zmieniło w naszym postrzeganiu, rozumieniu świata i wrażliwości na zasady go determinujące, czy te zasady, które współdeterminujemy, współuczestnicząc w świecie. Dlatego jakby największym wyzwaniem było po pierwsze przekroczenie skali, intensywności scenograficznego wymiaru tej narracji, co nie było jakby z naszej perspektywy aż tak trudne, dlatego że bardziej byliśmy zainteresowani jakby ogólną refleksją ukierunkowaną na to, w którą stronę tego typu muzeum zmierza, czy w którą stronę kierunkuje swoich widzów. Ale widzowi jest trochę trudniej niż artyście, który dąży do stworzenia konkretnego dzieła sztuki. Tu jest tyle bodźców, obiektów nawet nie setki, ile tysiące, percepcja jest po prostu zbombardowana. Znaczy, oczywiście nie jesteśmy w stanie jej przekroczyć, nie możemy i też do niej się odnosimy, natomiast jakby my wytworzyliśmy rodzaj wystawy w wystawie, jest to jakby równoległa narracja pomiędzy obiektami i narracją Muzeum Przyrodniczego. Nasza narracja teorii wszystkiego jest zbudowana i z obiektów sztuki, ale też z materiałów archiwalnych, obiektów znalezionych, czy też różnego rodzaju tekstów kultury i nauki, które po wielomiesięcznej kwerendzie zdecydowaliśmy się przywołać. Pojawiamy się też w bardzo ciekawym i wdzięcznym momencie, kiedy jakby samo muzeum odchodzi już od tej konwencji gabinetów osobliwości. To nie jest tak, że ta stała wystawa jakoś
zachęca do tworzenia, zachęciła artystów do tworzenia oderwanych od tego miejsca dzieł sztuki, tylko no, jest bardzo takim dialogiem, a nawet powiedziałabym, że rodzajem niezgody na treści, które na tej kolorowej i pełnej obiektów wystawie się znajdują. Teoria wszystkiego, tak nazywa, taki jest tytuł wystawy. Mam przyjemność współkuratorowania ją z Marianną Szczygielską i Jakubem Gawkowskim. Najbardziej chyba nas zainteresowało to taki rodzaj rozedrgania związany ze sposobami wytwarzania wiedzy przyrodniczej, który de facto stoi naprzeciw samej przyrodzie, dlatego żeby wytwarzać wiedzę taksonomiczną, tak naprawdę przyroda musi zostać zredukowana do podziału binarnego, a taka nie jest i jakby tego też staramy się i po pierwsze dowieść na wystawie, przywołując bardzo wiele przykładów i w ogóle wskazując na wychodzenie poza ten binarny podział świata przyrody jako w ogóle podstawowy czynnik zmiany, czynnik ewolucji. No bardzo to jest ciekawe zaraz, ale tu się zatrzymajmy. Myślę, że dla wielu to, co powiedziałeś, może być szokujące. Jak to motyl nie jest dziewczynką albo chłopczykiem, to znaczy Zosią albo Stasiem, jak że zacytuję znanego polityka. Właśnie na przykładzie... Rozmawiamy o jednej z prac. Tak. Rozmawiamy o interwencji kuratorskiej Marianny Szczygielskiej, Obiecujący potwór. Ona się opiera w ogóle na znalezisku, na obiekcie znalezionym z zasobów Instytutu Systematyki Ewolucji Zwierząt. Przedstawia gnandromorficzny okaz motyla modraszka ikara, oznaczony jako obojniak. I jakby tutaj jest symptomatyczne w ogóle dla motyli, że te niebinarne gnandromorficzne okazy są bardzo jasno rozpoznawalne, ponieważ ich zewnętrzność sygnalizuje to, że jest gdzieś rozdrgana pomiędzy tymi dwoma płciami. Jedno skrzydło jest w innym kolorze, drugie w innym. I jakby ten klucz sygnalizuje, jak bardzo nieoczywiste jest patrzenie na przyrodę, na jej próbowanie upychania jej w normatywach, w kategoriach, które owszem w jakimś tam momencie sprawdzają się w perspektywie opracowywania naukowego zbiorów, bo ten nienormatyw nie pozwala dokonać taksonomicznej oceny. Natomiast jednocześnie osoby zajmujące się nauką przywołują ten nienormatyw jako podstawowy czynnik zmiany, bez którego w ogóle ewolucja by się nie mogła dokonać. To chwilę porozmawiajmy o tym właśnie na przykładzie pracy o motylach, w jaki sposób te interwencje, niezwykle zresztą subtelne tutaj na wystawie i trzeba bardzo się uważnie wpatrywać w scenariusz, żeby te interwencje dostrzec. W jaki sposób ta praca, o której powiedziałeś, no, promieniuje na całą opowieść, bo rozumiem, że to jest jedna z takich najważniejszych motyl, którego podziwiamy, bo ma piękne skrzydła, brązowe albo fioletowe, może się okazać ważnym świadkiem znacznie bardziej zróżnicowanego obrazu świata, niż nam się wydaje, prawda? Ta praca jest jednym z takich najbardziej spektakularnych przykładów, chociaż sama w sobie wcale spektakularna wizualnie nie jest. Jest to bardzo ładna gablota pełna nieżyjących motyli. Tak. Wśród których dokonano dość radykalnego podziału i pozostawiono na środku ten nienormatywny okaz. Chłopcy, dziewczynki i coś pomiędzy. Tak, po pierwsze jakby sygnalizuje to, że przyroda potrafi być bardzo, bardzo nienormatywna, niebinarna. Natomiast ten sygnał, właściwie obiekt znaleziony, gablota taka, jaką ją otrzymaliśmy z zasobów z kolekcji Instytutu Systematyki Ewolucji Zwierząt, pokazuje, jak bardzo brakuje tego typu narracji. Uczeni tego nie wiedzą, bo tutaj dochodzimy do jakiejś dziwnej sytuacji. Brakuje tego w narracji edukacyjnej, ukierunkowanej do szeroko rozumianych rzesz odbiorców. Ciągle ten świat przyrody z niezrozumiałych powodów ciągle jest binarny w muzeach przyrodniczych szeroko rozumianych, bo to jest jakby istotne to, że my jakby nie odnosimy się do, nie pracujemy wobec tej konkretnej narracji, tylko jakby próbujemy snuć narrację w ogóle wobec statusu, dynamiki edukacyjnej, zwłaszcza muzeów przyrodniczych. Powiedziałeś chwilę temu ważną rzecz, że ta niebinarność w przyrodzie bardzo często bywa takim impulsem do zmian
zasadniczych, ewolucyjnych. Chwilę temu przypomniał mi się tytuł głośnego filmu Raport Mniejszości, popularny bardzo tytuł, powszechnie znany, gdzie zawsze przy okazji badań naukowych pojawia się, często się pojawia taki faktor, który wskazuje na to, że może być inaczej, może być inna droga. No i ten nienormatyw, on jakby właśnie wymyka się procesowi wytwarzania tej klasycznie pojmowanej wiedzy, która potrzebuje systematyki jasno do określonych osobników, by móc wytworzyć wiedzę porównawczą. Natomiast jednocześnie bez tego nienormatywu nie byłoby ewolucji, nie byłoby zmiany. Świat by się nie zmieniał, więc to wyjście poza normatywy, czy gdzieś ten status pomiędzy jest w ogóle kluczowym czynnikiem ewolucyjnym, jakkolwiek byśmy nie rozumieli w odniesieniu do przyrody zwierzęcej czy niezwierzęcej, ludzkiej, nieludzkiej. Wróćmy jeszcze do pięknego potwora. To nie tylko gablota ze zbiorów muzeum, ale także reprodukcje zdjęć pokazujących świat sprzed 100 lat mniej więcej. Tak, pokazuje środowiska queerowe, które wtedy bardzo już mocno były aktywne, w tym osoby zajmujące się nauką i próbujące przepisać, aktualizować wiedzę w tym zakresie. No to będzie bardzo relatywnie sporo publikacji już wtedy całkiem świadomych z końcem XIX czy w Polsce, w Europie się ukazywało, natomiast wydaje się, jakby one w jakimś niebycie zawisły przez tyle lat i tak naprawdę czytając je dzisiaj mamy wrażenie, że zupełnie się nie zdezaktualizowała ta refleksja. Ta praca swoją formą wizualną wpisuje się niejako w tę narrację, jest tam gablota, jest pewien komentarz właśnie wizualny. Ale są też takie prace, nie będziemy dzisiaj o wszystkich rozmawiać, które jednak wyraźnie, jednoznacznie mówią językiem sztuki współczesnej. Tak, mamy przepiękną pracę Roberta Gabrisa, artysty, który czerpie z własnego doświadczenia romskiej osoby queerowej, która na co dzień musi stawić czoła rasistowskim i seksistowskim definicjom normy. Jego metamorfoza w cudownego robaka stanowi wyraz oporu wobec społecznej, instytucjonalnej biowładzy, klasyfikacji i kontroli. Artysta łączy taksonomię kluczową dla kolekcji przyrodniczych z niepokojącym dziedzictwem europejskiej etnografii, która wytworzyła normy rasowe dehumanizujące ludzi nie wpisujących się w nie. Interwencja Łukasza Surowca, tytułowana Grzech Pierworodny, dotyczy najbardziej współczesnego etapu ewolucji człowieka, ewolucji cywilizacyjnej i jest zadedykowana figurze długu publicznego. Człowiek jako homo sapiens, jako jedyne zwierzę zdołał wykształcić taką figurę. Interwencja przyjmuje formę prototypu paszportu, w który wmontowany jest licznik długu publicznego, cały czas w kontakcie z tym centralnym licznikiem długu publicznego, który się na bieżąco aktualizuje. Ten grzech pierworodny polega na tym, że każda osoba, która rodzi się w danym kraju zyskującego obywatelstwo, czy też starając się o obywatelstwo z perspektywy cudzoziemca w momencie otrzymania paszportu, zostaje obciążona swoją częścią długu publicznego, która przypada na głowę jednego mieszkańca. Procesowi po części naturalizacji i właśnie przekraczania granic, wchodzenia w nową społeczność jest zadedykowana również praca Marty Romankiw, Urząd Stanu Obywatelskiego, który jest rodzajem postulatu, zaproszeniem do współredagowania ustawy określającej zasady determinujące proces naturalizacji cudzoziemców zainteresowanych wejściem w nową społeczność. Ta przestrzeń, ta praca jest po pierwsze właśnie rodzajem postulatu, możemy jakby się włączyć jak z perspektywy odbiorców i dopisać swoje sugestie związane z tym, że procesem, jakby sama jej obecność w przestrzeni też jest dość samego muzeum, czy w samej narracji muzeum jest też dość symboliczna. Wybraliśmy takie miejsce, które ma swoją zastaną scenografię.
jest to jakiś mikroświat, w który ta figura osoby cudzoziemczej się wchodzi, natomiast nie ma szyby, możemy w ten mikroświat razem, czy makroświat razem z tą potencjalną osobą, która chce w niego wejść, się przemieścić i próbować w nim odnaleźć, w regułach, normach, które ją determinują. Ilu artystów jest na wystawie? Jakich wybraliście, na jakiej zasadzie zapraszaliście do tego projektu? W sumie zaangażowanych w wystawę jest kilkanaście osób. Nie doprecyzowuję tak idealnie, dlatego że ta w ogóle figura artysty się tutaj troszeczkę rozpływa. Część interwencji kuratorskich może przypominać bardziej interwencje artystyczne. My też jakby ze swojej figury pozycji kuratorskiej staramy się wychodzić, ją przekreślać, podważać. Część prac jest tworzona pod pseudonimami też po to, żeby jakby wyjść z ego artysty, jakby zaprzeczyć figurze artysty jako tej osoby, która wie lepiej, która ma strumieniować wiedzę z uprzywilejowanej pozycji. Raczej staramy się w sposób przeciwny akademickiej hierarchizacji współdzielić się wiedzą i refleksją na temat miejsca osób ludzkich i nieludzkich w przyrodzie i sposobów współbycia. Bardzo też podoba mi się praca w gabinecie fluorescencji. Prosta formalnie, przynosząca nam wgląd w takie teksty kultury, poczynając od Karola Darwina, albo i wcześniej może. Tak, skorzystaliśmy z przestrzeni, która jest wysycona fluorescencją po to, żeby odbić się od tego kontekstu oświeceniowego. Notabene te wszystkie wspomniane przez ciebie cytaty świecą w ciemności, a odnoszą się, próbują wskazać na tą nieoczywistość, na to zróżnicowanie, na tą niebinarność świata przyrody i uczynić dość mocny ukłon w stronę takich prospołecznych mechanizmów. Są postulatami, które wskazują nawołują do bardziej do współpracy pomiędzy jednostkami tworzącymi daną społeczność, a nie rywalizacji. Ursula Le Guin, pisarka wspaniała, fantazja. I do tworzenia zrównoważonej społeczności, ludzko-nieludzkiej. No to powiedz jeszcze na koniec, a co na to uczeni, właściwie gospodarze tego miejsca, którzy, mówiłeś o niepouczaniu, ale no, mogliby się poczuć pouczani przez artystów, przez grupę, która została tutaj wpuszczona. Szczęśliwie cała wystawa jest prowadzona w bardzo otwartym, ciepłym dialogu z osobami tworzącymi i zespół Instytutu Systematyki Ewolucji Zwierząt i Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Przyrodniczego. Jakby wszyscy jesteśmy zainteresowani jakiegoś rodzaju aktualizacją. Niebawem czekają nas jakby nowe odsłony w ogóle narracji muzealnej ukierunkowane na współczesne badania prowadzone przez osoby z zespołu badawczego Instytutu Systematyki Ewolucji Zwierząt. Do kiedy można tutaj w Muzeum Przyrodniczym oglądać tę wystawę? Wystawę możemy oglądać do 20, można oglądać do 20 grudnia. W grudniu też będziemy chcieli Państwa zaprosić na szereg oprowadzeń kuratorskich. Wtedy przewidujemy taką intensyfikację paraedukacyjną, jeżeli tak mogę określić. Tymczasem dziękuję Ci za to spotkanie. Łukasz Trzciński, współkurator wystawy. O, tak najkrócej, o czym jest ta wystawa? O teorii wszystkiego. O teorii wszystkiego. Bardzo Ci dziękuję.